Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was wyjątkowy film i przyznam szczerze, że dawno mnie tutaj nie było. I to dla Was może brzmieć nieco dziwnie, ponieważ filmy pojawiają się regularnie, ale ja zrobiłam sobie kilkutygodniową przerwę tak naprawdę od nagrywania, zarówno tak jak tutaj na kamerze głównej, jak i od vlogowania, tylko że wszystko mam odpowiednio wcześniej nagrane i materiały wchodzą na mój kanał. Aczkolwiek też ta regularność lub raczej jej brak na moim kanale ostatnimi czasy jest powodem, dla którego mam dzisiaj dla Was ten film. Postanowiłam, że zrobię taki mini update i wyjaśnię, skąd wynikają pewne zmiany i że nic złego się nie dzieje. Ten tytuł, który ustawiłam, zapewne wzbudził ciekawość wielu osób. Na początek tylko powiem, że to ani nie jest jakiś news życia, typu, że urodziłam dziecko, ani nie jest to clickbait, bo naprawdę mam dla Was newsa. Na początku, jeżeli chodzi o taki update kanałowy, to tak jak mogliście zauważyć, w marcu pojawiało się 2 razy mniej filmów niż zazwyczaj. Ja już przyzwyczaiłam zarówno siebie, jak i Was, tak mi się wydaje, że w piątki mamy film i w poniedziałki mamy zazwyczaj vloga. W marcu był to tylko jeden film tygodniowo i tak być miało i muszę Wam wyjaśnić, co takiego się u mnie działo, że tych filmów nie było. Od czego by tutaj zacząć? Kiedy nie pojawiały się filmy marcowe, ja pracowałam nad nieco innym projektem. To jest pierwsza rzecz, o której zaraz powiem. Kolejna sprawa jest taka, że ja vlogowałam dla Was tydzień w tydzień od bardzo dawna. W Madrycie co tydzień pojawiał się weekly vlog. Teraz jestem od stycznia w Polsce, od końca stycznia w Polsce i stwierdziłam, że no, weekly vlogi trochę nie mają sensu, bo jednak jestem cały czas w domu i to nie jest na tyle ciekawe, żeby to pokazywać, no bo w porównaniu z Madrytem czy z Edynburgiem, to jednak jest tutaj mój pobyt w Łodzi, który nie jest jakiś super ekscytujący, myślę, dla Was. To po pierwsze. Po drugie, pomyślałam sobie, że to jest taki okres mimo wszystko troszeczkę wakacyjny i to mi mówi zawsze moja mama, że pamiętaj, że to też są Twoje wakacje, dlatego jakby nie bierz wszystkiego, co tylko się da sobie na głowę. Także to trochę była taka moja chęć nieco może odpoczynku. Po drugie, był ten projekt. I to jest główna wiadomość dzisiejszego filmu i teraz pewnie już wszyscy w napięciu czekają, nie wiem, żartuję, aż tak sobie nie sklepiam. Przez cały marzec tak naprawdę pracowałam nad moim marzeniem, czyli nad podcastem. Także mogę już ogłosić, że ruszam z moją własną audycją, z moim własnym podcastem. Dla osób, które nie wiedzą, co to jest podcast, jest to właśnie taki nagrywany program a la radiowy, który moim zdaniem bije rekordy popularności w świecie anglojęzycznym. Tego w Polsce jest troszeczkę mniej i jest to mniej popularne, ale ja zakochałam się w podcastach i postanowiłam stworzyć swój własny. Odcinki będą ukazywały się od kwietnia i będą ukazywały się co tydzień. Nie chcę dużo zdradzić też w dzisiejszym filmie, ponieważ pierwszy odcinek podcastu to będzie takie wyjaśnienie w ogóle, co ja robię i co to będzie. Także w najbliższą środę możecie się spodziewać pierwszego programu. One będą pojawiały się na moim kanale, między innymi, w każdą środę, mam nadzieję, o godzinie 16. Oczywiście, tak jak mówię, jest to podcast, jest to audycja i to będzie w formie audio, ale będziecie mogli sobie to włączyć na YouTubie. Ale już teraz zapraszam Was też na moją stronę karolinasobańska.com, gdzie będzie post poświęcony każdemu z odcinków. Nie chcę dzisiaj jeszcze Wam zdradzać, jaka będzie konwencja tego programu, bo to będzie się różniło od tego, co widzicie na moim kanale. Na pewno będzie to forma dłuższa, po to, żeby, tak jak ja to robię na co dzień, móc sobie włożyć słuchawki i na przykład iść na spacer, czy iść do sklepu, czy pojeździć na rowerku, czy pobiegać na bieżni. Nie wiem, tak samo do sprzątania, czy do gotowania. Jest to moim zdaniem świetny sposób na spędzenie czasu.
I tak teraz się biję z myślami, czy by wam jednak nie zdradzić nieco więcej. Może zdradzę. Ale tak jak mówię, pierwszy odcinek będzie solo i tutaj już też troszeczkę zdradziłam, ale te programy to będą rozmowy, to będą wywiady na luzie z różnymi osobami, które znam lub poznałam niedawno i które ja uważam za bardzo ciekawe. Będziemy rozmawiać na wszelkie tematy, które mnie interesują, które możecie już teraz tutaj w pigułce sobie zobaczyć na moim kanale, ale to będzie poszerzenie tych tematów, to będzie o wiele więcej. Także wszystko wam wyjaśnię w środę. Ja poświęciłam większość marca właśnie na ten projekt, dlatego że wiązało się to z wynajęciem studia, a raczej z zorganizowaniem studia, które ja mam w Warszawie. Dlatego, bo jestem z Łodzi, mieszkam teraz w Łodzi i to nie jest aż tak daleko. Mimo wszystko no, musiałam sobie to jakoś poukładać tak, żeby móc tam jeździć regularnie, żeby przetestować studio, przetestować montowanie, zaprosić moich gości i to wszystko zgrać. Także przyznam szczerze, że było z tym sporo takich organizacyjnych, nie tyle problemów, co zagwozdek, ale to, co jest ważne, to, że ja to mówię w ogóle w czasie przeszłym, ale to nadal trwa, tak? Nadal jeżdżę i nadal nagrywam moje programy całkowicie sama i też montuję je potem sama. I też przez to ten miesiąc był dla mnie taki intensywny, bo musiałam ponagrywać z wyprzedzeniem, gdyż wyjeżdżam do Berlina. Teraz, kiedy to oglądacie, to wyjeżdżam już za kilka dni, bo zaraz po świętach. I będę tam przez 4 miesiące, z czego oczywiście planuję powroty do Polski, bo to w końcu jest blisko. Ale na pewno no, nie będę miała możliwości w kółko jeździć do Warszawy i przeprowadzać, nagrywać programów. Także dlatego intensywnie jeździłam w kółko, mogliście widzieć na moim Instagramie, Karolina Sobańska, że w kółko byłam w tej Warszawie, bo właśnie nagrywałam z wyprzedzeniem na najbliższe miesiące. Mam nadzieję, że uda mi się, żeby te programy pojawiały się co tydzień, ale tak jak mówię, no nie wiem zupełnie jak to wyjdzie organizacyjnie i jak często będę mogła sobie pozwolić na powroty do kraju z tego dalekiego Berlina. Także, kochani, no, ja jestem bardzo podekscytowana, aż trochę się trzęsę, bo to jest taka nowa rola. Ja nigdy nie nagrywałam żadnych programów, ani nie pracowałam w radio, ani też nie było to w sumie jakimś moim szczególnym pragnieniem czy hobby, dlatego że uważam, że jednak kiedy mówimy do kamery, to wy możecie być troszeczkę rozproszeni przez to, co jest w tle, patrzycie się na mnie, patrzycie co mam na sobie i tej, nie ma aż tak dużej presji tego, co ja powiem, bo tych bodźców jest więcej, a jednak w przypadku audio to jest troszeczkę inaczej, ale mi się to mega podoba. Teraz, kiedy właśnie do was mówię, no to nagrałam już parę odcinków, parę pomontowałam, ale jeszcze na pewno długa droga przede mną i taka droga też pracy może właśnie ze swoim głosem, ale no co ja mogę wam powiedzieć? Liczę, kochani, na wasze wsparcie. Wow, mówię już 10 minut. Nieźle. Wróć do tematu. Liczę na wasze wsparcie w takim kontekście, że chciałabym, żebyście słuchali tych podcastów. Jeżeli was interesują dane tematy, oczywiście, tak starałam się dobierać gości i tematy, żeby to były rzeczy aktualne i związane z tym, co ja tutaj robię, czyli mam nadzieję związane z tematami, które was też kręcą. Programy postanowiłam, że pojawiały się też na YouTubie właśnie, żeby wam było łatwiej się do nich dostać, wiedzieć o tym, że one zostały opublikowane. Ale tak jak mówię, na mojej stronie też będzie można ich posłuchać już w formie audio. Zobaczymy, czy to będzie przez SoundClouda, czy nie. Teraz nie jestem jeszcze pewna, jak ja to zorganizuję, ale na pewno możecie wchodzić i na YouTube'a, i na moją stronę, żeby sobie tego posłuchać, bo wiem, że YouTube też zbiera dużo danych, jeżeli już idziecie sobie gdzieś już korzystać ze swojego internetu. Więc ja chciałam, żeby też było w formie takiej stricte audio, nie przez YouTube'a. Jeszcze z takich rzeczy organizacyjnych, to wracam już dwa razy w tygodniu na kanał. Potrzebowałam tej przerwy, no właśnie mówię, nie tylko przez ten napięty grafik, ale po prostu, żeby troszeczkę sobie naładować baterię. I od kwietnia będą się pojawiały weekly vlogi z Berlina. Także pierwszy vlog to będzie przeprowadzka, albo pierwszy vlog to będzie... no tak! Bo ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, wiedzą, że jeszcze byłam teraz na fajnym wyjeździe. Ale o tym też będzie więcej na kanale.
I potem już wchodzą vlogi z Berlina, słuchajcie, teraz psa, który szczeka w tle. Będzie vlog przeprowadzkowy, potem każdy kolejny tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić tak, żeby każdy miał jakiś tam swój motyw przewodni. Zawsze pierwszy film w miesiącu to będą ulubieńcy. Drugi film w miesiącu to będzie food vlog, taki bardziej rozbudowany, z przepisami też, które będą miały swoje posty na blogu. Trzeci film to będzie Q&A, też w różnej formie. Zaproponowaliście mi, było teraz Get Ready With Me o kosmetykach. Planuję Get Unready With Me, tak jak prosiliście, w wersji z kosmetykami pielęgnacyjnymi i włosami może, chociaż moje włosy dzisiaj bardzo ciekawie wyglądają. Ale to jest na pewno... Zgubiłam wątek typowo. Kolejny film to będzie seria Top, która mi się bardzo spodobała, w planach żelazo, w planach wapń, czyli moje ulubione źródła tych składników odżywczych. I ostatni film w miesiącu, jeżeli jest to miesiąc, który ma 5 piątków, to będzie jakieś takie coś ekstra. Także pomysłów jest dużo, możecie tutaj sobie, czyli mi zostawić propozycje na filmy, właśnie typu Q&A. Mam w planach to Get Unready With Me, miałam w planach jakiś mukbang i właśnie szukam inspiracji, bo tych tematów przewodnich Q&A na pewno będzie dużo, będzie coś o ćwiczeniach, o motywacji, może będzie jakiś o Berlinie, ale no mówię, to wyjdzie w praniu, bo to będzie film, który pojawia się raz w miesiącu, dlatego będę po prostu obserwowała, co Was najbardziej interesuje, ale wszelkiego rodzaju propozycje oczywiście jak zawsze zostawiajcie w opisie. Ja też będę Was pytała o opinie związane z podcastem, ale wszelkie rzeczy związane z podcastem moim to już możecie komentować pod konkretnymi filmami, także w najbliższą środę, 4 kwietnia, zapraszam Was na pierwszy odcinek mojego programu, na pierwszy odcinek mojego podcastu. Krótki odcinek, odcinek solowy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie ze mną jakby tworzyć ten program i że będziecie go oglądać i że uda mi się sprawić, aby to była jakaś kolejna forma przekazu na moich platformach. Także trzymajcie za mnie kciuki, ja jestem bardzo podekscytowana. Cieszę się, że mogłam Wam w końcu powiedzieć o tym, co się będzie działo. Tak jak mówię, nie zdradzam tematów, nie zdradzam gości, bo chciałabym tutaj troszeczkę podtrzymać Was w napięciu, tak żeby to oczekiwanie było bardziej ekscytujące. Także czekajcie ze mną do środy i do kolejnych śród. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu. Jestem bardzo szczęśliwa, że wracam też z weekly vlogami. To jest dla mnie niesamowita pamiątka, ale też mega frajda, że mogę dokumentować moje życie za granicą i dzielić się tym z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Jeżeli Wam się podobał, dajcie mi na zachętę łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i do zobaczenia w poniedziałek we vlogu oraz w środę w pierwszym odcinku podcastu, bo teraz 3 razy w tygodniu film. Do zobaczenia, pa pa!